Zaczynamy. Cewka 23 cm. Faza gruntu 87. Zmniejszymy dyskryminację na 0 tak naprawdę. I to jest program Monety. Od niego zaczniemy, później zmienimy na program mieszany. Zobaczymy, jak się nowy alter będzie sprawował w tych warunkach. Na mniejszej cewce zobaczymy, jakie będą. No niestety w glebie jest dużo żelaza i będę musiał nieco podnieść dyskryminację. Myślę, że ustawię ją na razie na 5, może powiedzmy na 10 maksymalnie i tak zostawię. Dziwny sygnał, niby 92-93, dość silny, obstawiam, że to jest jakiś śmieć, ale wykopiemy. No nic wartościowego, jakaś podkładka. 106, 105, 90 stopni, mocny powtarzalny sygnał. Bez żadnego przełamania. Jak zwykle kawałki jakichś sztućców, dość popularne na polach. Ludzie musieli jeść zupę, czymś musieli to robić, nie palcami i tyle. Też mocny sygnał, ale jak widać po wykresie i po dźwięku, to jest rzecz albo duża, albo bardzo płytka. W zasięgu plomb się rejestruje, zaraz zobaczymy, co to będzie. Jakieś denko od jakiejś, prawdopodobnie od jakiegoś naboju, od broni gładkolufowej. Po oczyszczeniu zobaczę. Trochę zakrzywiony sygnał, troszkę skacze, ale jest w miarę nieprzełamywany i za bardzo po zmianie kąta się nie zmienia. No jest niższe ID niż aluminiowe śmieci, zobaczymy, co to może być. No niestety byłem w kompletnym błędzie, to był aluminiowy drut, także ID troszkę skakało, jak to przy drucie, ale nie było rozdwojenia sygnału, więc nie był to jednoznaczny element. Kopię dalej. Troszkę słabszy sygnał, jest szansa na coś mniejszego. Znajduje się teraz, wy tego nie widzicie, pod dwoma równoległymi liniami wysokiego napięcia. Czułość na 80, zero zakłóceń. Nic wartościowego, ponownie śmieć. To jest strasznie ciężki teren, masa żelaza, masa śmieci. Jakiś kawałek widelca albo coś takiego. Nic wartościowego. To łamany sygnał. Czuć już powoli zakłócenia z linii energetycznej, bo jestem pod linią w tej chwili zupełnie. Nie wiem, czy to będzie widać. Linia jest nade mną w tej chwili. I czasami pojawiają się jakieś wolne sygnały, ale podkreślam, czułość jest 80. Także naprawdę to z łajcem spektrum już tak nie zrobię. To już nie ma szans. To trzeba naprawdę zejść na 1/3 i próbować, ale to nie za bardzo działa. Troszkę cichszy sygnał. No pewnie śmieć jakiś. Zobaczymy. No i kolejny śmieć do kolekcji. Blacha. Powtarzalny sygnał. Zobaczymy. Jest albo to spinka od mankietu, albo jakaś ozdobna zakrętka od flakonu z perfum. Raczej coś w tym stylu, ale no nic powalającego. Pierwsze jakieś lepsze znalezisko od dłuższego czasu. Piskliwy powtarzalny sygnał 82-83. Pewnie plomba. Dość mocny, więc coś na powierzchni, albo raczej coś większego. No kiedyś była to jakaś pewnie część większej całości. Teraz to już tylko jakiś ołowiany śmieć. Znowu mocny sygnał i bardzo czysty, 110. Prosta kreska, będzie coś dużego, podejrzewam. Zauważyłem, że z tymi większymi registrami raczej większe rzeczy wychodzą, ale to może być tylko moje złudzenie. No, duże rzeczy się zgadzają, gigantyczna łyżka wazowa do nalewania zupy w stanie agonalnym. No niestety po przekręceniu sygnał zanika, więc to będzie śmieć na pewno, ale wykopiemy w celach dydaktycznych. No i to niestety jakiś element mechanizmu obrotowy, jakiś od jakiegoś kranu czy od czegoś, nie wiadomo.
50 centymów. Wszystko do oczyszczenia, zobaczymy, czy to bardzo stare, czy raczej przed II wojną światową.